Portal wrcpl W Łeknie trwają prace związane z rewitalizacją średniowiecznego układu dawnego miasta Łekna, którego korzenie sięgają XV wieku. W trakcie prac odkrywkowych budowlańcy znaleźli drewnianą drogę, pochodzącą najprawdopodobniej z okresu średniowiecza. Roboty zostały zatrzymane przez kierownika robót, zostałem zawiadomiony o znalezisku, zostały powiadomione służby archeologiczne, tutaj współpracujemy w tym zakresie z Muzeum Regionalnym. Gdzie właśnie trwają prace odkrywkowe? Prace prowadzone w łeknie nadzorują archeolodzy, którzy jednocześnie prowadzą badania. Podczas tych prac natrafiliśmy już na różne zaziska, pozostałości zabudowy z XVI-XV wiecznej, a tym razem natrafiliśmy na pozostałości drewnianej drogi, prowadzącej z rynku do, w stronę kościoła Arnego. Droga zbudowana jest z elementów drewnianych, z desek czy tam dranic bardziej sosnowych, które spoczywają na takich okrąglakach, prawdopodobnie dębowych. Mamy nadzieję, że próby, które pobierzemy pozwolą nam na określenie nawet rocznej daty ścięcia tych drzew i tym samym określenie czasu budowy tej konstrukcji. Odkrycie drewnianej drogi w Łeknie jest potwierdzeniem badań Świętej Pamięci profesora Andrzeja Marka Wyrwy, który twierdził, że budowanie tożsamości narodowej zaczęło się właśnie w Łeknie. Właściwie to znalezisko jest tylko potwierdzeniem tej przez Świętej Pamięci profesora Andrzeja Marka Wyrwy publikowaną, dokumentowaną. Pewnie kiedy słyszy z nieba te słowa, a cieszy się i raduje, bo. Jak mówił, tu się wszystko zaczęło, to znaczy autentycznie Łekno jest tym miejscem, gdzie budowanie i państwowości, i budowanie tożsamości narodowej miało naprawdę swój początek. Dróg tego typu drewnianych wiele w skali kraju nie odkryto. Takie znalezisko to z jednej strony powód do radości, jednak pod względem inwestycyjnym to powód do zmartwień. Na pewno z punktu widzenia inwestycji to takie znalezisko jest powodem do radości, do dumy, ale jednocześnie do zmartwień, dlatego że fizycznie wstrzymuje wszystkie prace i będziemy oczekiwali na dalsze decyzje w tym zakresie. Każdy, kto będzie miał okazję chociażby ze zdjęć, polecam zapoznać się, zobaczyć i cieszę się z tego, że to jest też. Rozpowszechniana ta informacja, bo właśnie dzisiaj coraz mniej osoby doczekają tam w wielu tomach literatury do tej historii, a tu można w takiej skompresowanej, bardzo przyjaznej formie się z tym zapoznać. Dzisiaj budowę w Łeknie odwiedziły pracownice konserwatora Zabytków. W najbliższych dniach zapadną ostateczne decyzje dotyczące znaleziska. Zabezpieczamy każdy odsłonięty odcinek foliami, żeby to drewno nie zostało nie zniszczone przez wysychanie. Wszystko zależeć będzie od konserwatora zabytków w Poznaniu. Jedno jest pewne: planowany termin zakończenia prac z pewnością ulegnie przesunięciu.